Szczęść Boże, Piotr Brzezina, witam i zapraszam na informację dnia. W stolicy odbyła się manifestacja, która ma być wyrazem obrony Polski w Unii Europejskiej. Zwolennicy totalnej opozycji protestowali także w innych miastach Polski. Dzisiejsze manifestacje to odpowiedź na apel Donalda Tuska. Lider Platformy Obywatelskiej wezwał wyborców totalnej opozycji oraz wszystkich, którym nie jest po drodze z obecnym obozem rządzącym, do stawienia się dziś w Warszawie. Operacja wyprowadzania Polski z Europy, zaplanowana przez Jarosława Kaczyńskiego, ruszyła pełną parą. Jeśli pozostaniemy bierni, nic go nie zatrzyma. Totalna opozycja nie może pogodzić się z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego. Wyrokiem, który potwierdził to, co dla każdego Polaka powinno być oczywiste. Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej. Jest nadrzędna względem prawa Unii Europejskiej. Jednak politycy Platformy Obywatelskiej próbują przekształcić to we własną narrację. Jakoby Prawo i Sprawiedliwość chciało wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej. Tę narrację podtrzymał dziś na Placu Zamkowym Donald Tusk. Pseudo-trybunał. Grupa przebierańców przebranych w sędziowskie togi na polecenie prezesa rządzącej partii, gwałcąc polską konstytucję, postanowiła wyprowadzić naszą ojczyznę z Unii Europejskiej. Leszek Miller dał jasno do zrozumienia, że w działaniach opozycji chodzi o coś więcej. To spór ideologiczny. Referendum było zwycięstwem Polski postępowej, wielobarwnej, otwartej i tolerancyjnej. Prawo i Sprawiedliwość od lat jednoznacznie odpowiada na nieprawdziwe zarzuty dotyczące chęci wyprowadzenia Polski z Unii. Nikt w Zjednoczonej Prawicy nie bierze pod uwagę ewentualności opuszczenia przez Polskę Unii Europejskiej, aczkolwiek mamy ambicje, aby Unię Europejską reformować. Mówił poseł Kamil Bortniczuk. Dziś na czele Trybunału Konstytucyjnego stoi sędzia Julia Przyłębska, wybrana przez obecną sejmową większość. Totalna opozycja wspierana przez lewicowo-liberalne media podważa legalność jej wyboru. Zupełnie inaczej było, gdy na czele Trybunału stał sędzia wybrany z zarządów koalicji PO-PSL. Gdy w Polsce toczył się spór o reformę wymiaru sprawiedliwości, to posłowie totalnej opozycji trzymali w ręku tekst ustawy zasadniczej, krzycząc w Sejmie i na protestach konstytucja. Gdy Trybunał Konstytucyjny uznaje, że to właśnie ta konstytucja jest najwyższym prawem i stoi ponad aktami unijnymi, te same osoby wychodzą na ulicę i protestują. Trybunał Konstytucyjny wypowiadał się w kwestiach, które są całkowicie oczywiste i wbrew temu, o czym informuje znaczna część mediów, wcale nie podważył zgodności któregokolwiek z przepisów traktatów unijnych z polską konstytucją. W ogóle nie to było przedmiotem orzeczenia. Przedmiotem orzeczenia była tylko i wyłącznie interpretacja traktatów. Mówi dr Tymoteusz Zych. Totalna opozycja dzisiejszym protestem ponownie powróciła do znanej już strategii ulica i zagranica. Z nieoficjalnych informacji wynika bowiem, że w Parlamencie Europejskim ponownie ma odbyć się debata na temat Polski. W drugim kwartale przyszłego roku zmieni się standard nadawania telewizji cyfrowej. Otrzymamy lepszą jakość, ale zwiększą się także wymagania techniczne. Odpowiedzi na pytania, kogo dotyczą zmiany, co trzeba zrobić i gdzie uzyskać pomoc, w naszym materiale. Obecny standard telewizji naziemnej w Polsce oznaczony jest skrótem DVB-T. Nowy standard, w którym nadawane będą kanały, to DVB-T 2 Hz. Pamiętaj, że już wkrótce naziemna telewizja cyfrowa zacznie nadawać w nowym formacie DVB-T 2 Hz. Nowa jakość nadawania w Polsce to z pewnością ogromny postęp. Dla wielu telewidzów informacja o zmianie nie wymaga żadnych działań. Mowa tu o tych, którzy korzystają z różnego rodzaju platform, na przykład telewizji kablowej. W tym przypadku nie trzeba robić kompletnie nic. Jeżeli korzystasz z odbioru telewizji za pomocą płatnej platformy kablowej, satelitarnej lub IPTV, nie musisz podejmować żadnych działań, ponieważ będziesz odbierał programy telewizyjne nadal w taki sam sposób, za pomocą tego samego odbiornika, tunera, dostarczonego przez operatora. Inaczej jest w przypadku osób, które korzystają z bezpłatnej telewizji naziemnej DVB-T. Tutaj trzeba już zwrócić
zweryfikować, czy ich telewizor jest przystosowany do nowych standardów. Dlatego Urząd Komunikacji Elektronicznej apeluje, kupując telewizor, sprawdź jego parametry. Kupując nowy telewizor, należy upewnić się, że posiada on zdolność dekodowania sygnałów DVB-T2 z kodekiem HEVC. Nowy telewizor powinien przetwarzać dźwięk zakodowany zgodnie ze standardem EAC3. Informacje o standardach technicznych telewizora można sprawdzić w instrukcji obsługi lub na stronie producenta. Jeśli nie planujemy zakupu telewizora, a nasz obecny nie jest w stanie obsłużyć nowego standardu nadawania, można zakupić odpowiedni tuner. Koszt to około 100 zł. Warto jednak szybko zainteresować się tematem, bo już pojawiają się zapowiedzi, że w drugim kwartale przyszłego roku na rynku może pojawić się deficyt towaru. Wszystko dlatego, że wielu Polaków zdecyduje się na zakup w ostatniej chwili. Wzrosnąć mogą także ceny. Wdrażanie DVB-T2 HEVC rospocznie się 28 marca w województwach lubuskim i dolnośląskim, a zakończy 27 czerwca w województwach warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim i lubelskim. Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie gov.pl/web/DVB-T2. Odbywanie synodu oznacza wspólne podążanie tą samą drogą, mówił ojciec święty Franciszek podczas uroczystej mszy świętej inaugurującej synod. W homilii ojciec święty Franciszek zaapelował do uczestników synodu, delegatów konferencji episkopatów, przedstawicieli kurii rzymskiej oraz instytutów życia konsekrowanego, ruchów świeckich i młodzieży o to, by wsłuchiwali się w pytania, niepokoje, nadzieje każdego kościoła, każdego ludu i narodu, by wsłuchiwali się w świat, w wyzwania i zmiany, jakie przed nim stawia. Dziś, gdy rozpoczynamy drogę synodalną, zadajemy sobie wszyscy, papież, biskupi, kapłani, osoby konsekrowane, bracia i siostry świeccy, pytanie, czy my, wspólnota chrześcijańska, ucieleśniamy styl Boga, który kroczy przez dzieje i uczestniczy w wydarzeniach ludzkości, czy jesteśmy gotowi podjąć przygodę podróży, czy też bojąc się nieznanego, wolimy schronić się w wymówkach typu nie potrzeba i zawsze robiliśmy to w ten sposób. Synod, jak mówił papież, to wydarzenie łaski, proces rozeznania duchowego, który dokonuje się podczas adoracji, w modlitwie, w kontakcie ze Słowem Bożym. Słowo otwiera nas na rozeznanie i je oświetla. Ukierunkowuje ono synod, aby nie był on kościelnym zjazdem, konferencją naukową czy kongresem politycznym, lecz wydarzeniem łaski, procesem uzdrowienia prowadzonym przez Ducha Świętego. W rozważaniach przed modlitwą Anioł Pański papież nawiązał do postaci bogatego młodzieńca z Ewangelii, który pyta Jezusa, co ma czynić, żeby otrzymać życie wieczne. Wiara młodego człowieka, jak mówił papież, wskazuje na typ relacji handlowej z Bogiem. Tymczasem wiara nie jest obowiązkiem ani monetą przetargową. Ona opiera się na spojrzeniu Boga. To właśnie tam rodzi się i odradza wiara, nie z obowiązku, nie z czegoś, co trzeba zrobić albo za co należy zapłacić, ale ze spojrzenia miłości, którą trzeba przyjąć. W ten sposób życie chrześcijańskie staje się piękne, jeśli nie opiera się na naszych własnych zdolnościach i planach, ale na spojrzeniu Boga. Prace synodu rozpoczęły się wczoraj, potrwają 2 lata. Od 17 października będą się toczyć na szczeblu diecezjalnym, w przyszłym roku na szczeblu kontynentalnym, a w 2023 roku powszechnym. Hasłem przewodnim synodu są słowa ku kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo i misja. Dziś odbyły się centralne uroczystości związane z 13. Hubertusem Węgrowskim Mazowsza i Podlasia imienia profesora Jana Szuszko. Patronat nad wydarzeniem objęły Radio Maryja i Telewizja Trwam. Najpierw dokładnie w południe odbyła się parada świętego Huberta, następnie przekazano sztandary. W imieniu Polskiego Związku Łowieckiego przekazuję wam sztandar, symbol idei prawego łowiectwa, jednocześnie znak waszej koleżeńskiej i organizacyjnej wspólnoty. Po przekazaniu sztandarów sprawowana była uroczysta msza święta. Ksiądz kanclerz sprawuje mszę świętą w intencji wszystkich leśników, myśliwych, rolników, jeźdźców i naszych rodzin, wszystkich tutaj zebranych. Druga z intencji poświęcona była świętej pamięci profesorowi Janowi Szyszko w drugą rocznicę śmierci. W homilii wikariusz generalny diecezji drohiczyńskiej, ksiądz prałat Zbigniew Rostkowski, przypomniał, że człowiek został stworzony na podobieństwo Boga i otrzymał specjalną misję. Dzisiaj rozum nie jest traktowany jako
na usługach człowieka, dany Bogu, aby rządził, zastanawiał się, tylko jest wykorzystywany, aby ustanawiać nowe prawa, nawet dla natury. A przecież po hebrajsku czytamy, mężczyzną i niewiastą stworzył ich. A tu nagle jakieś płci tworzą. Patronem honorowym Hubertusa był wiceminister klimatu i środowiska Edward Siarka. Myśliwy gwarantuje dobroć, rozwój Polski, rozwój polskiego rolnictwa, polskiej przyrody i dziękuję wszystkim tym, którzy stoją na straży naszego dziedzictwa, naszej przyrody. Daszbur. Założyciel i dyrektor Radia Maryja, ojciec Tadeusz Rydzyk, mówił o nowoczesnej kolonizacji, która nie odbywa się za pomocą wojska. Kolonizowanie gospodarcze, kolonizowanie kulturowe. I tu gdzieś są i lasy. Dlatego Puszcza Białowieska to jedno cmentarzysko. Bo i Polacy przyczynili się do tego, nie polscy Polacy, tak może powiedzmy, przyczynili się do tego, żeby ona zniszczona została. Hubertus Węgrowski to wspólne kultywowanie tradycji, przypominał łowczy okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Siedlcach Bartłomiej Kurkus. Łączy nas przyroda. Takie jest też hasło i nasze, jeżeli chodzi o nasze idee i nasze działania statutowe i to, jakie mamy wyzwania. I wspólnie w tych czterech grupach właśnie, myśliwych, leśników, rolników i jeźdźców, świętujemy to święto, święto Huberta. 13. Hubertus Węgrowski imienia profesora Jana Szyszko zakończył jarmark hubertowski oraz koncert Pawła Markiewicza. Na placu przed Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II w Toruniu odbył się dziś wernisaż wystawy Sakramentki i Redemptoryści w Powstaniu Warszawskim. Współorganizatorem wydarzenia był Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Wystawa Sakramentki i Redemptoryści w Powstaniu Warszawskim została oparta na książce ojca profesora Pawła Mazanka. Opisano w niej postawę zakonników z klasztoru przy ulicy Karolkowej, którzy 6 sierpnia 1944 roku zostali rozstrzelani za to, że nie zgodzili się na opuszczenie klasztoru, pozostając przy mieszkańcach warszawskiej Woli. Zachodził z tyłu, każdemu strzelał w tył głowy. Nasycił się tym widokiem, tylko zostawił ojca przełożonego. Zaszedł go z przodu, wymierzył w twarz i strzelił. Niemiecki oficer rozstrzelił wtedy 30 redemptorystów, a ich ciała zostały spalone. W książce pod tytułem Boję się śmierci pod gruzami opisano również siostry Sakramentki, które poniosły śmierć 31 sierpnia 1944 roku. Mimo ostrzeżenia przed bombardowaniem zakonnice trwały do końca przy rannych. W jednym momencie całe sklepienie kościelne runęło, kryjąc pod gruzami zgromadzone dookoła Najświętszego Sakramentu siostry i około 1000 osób cywilnych. Mordowanie polskiego duchowieństwa to pierwszy rozkaz, jaki usłyszeli niemieccy i rosyjscy żołnierze, podkreślał szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk. To nie jest przypadek, że od pierwszych dni wojny II światowej, od pierwszych dni okupacji, duchowni rzymskokatoliccy stali się pierwszymi ofiarami zarówno reżimu narodowo-socjalistycznego, jaki nieśli ze sobą Niemcy, jak i komunistycznego, jaki nieśli ze sobą bolszewicy. Ponieważ polskie duchowieństwo, kapłani, osoby konsekrowane, siostry zakonne byli trafnie oceniani przez naszych ciemiężycieli jako przewodników duchowych, jako elitę narodu, elitę, która poprowadzi naród w tym wymiarze duchowym przede wszystkim, do zwycięstwa. W czasie II wojny światowej zamordowano ponad 3000 polskiego duchowieństwa. Wystawę przygotowaną przez ojca Pawła Mazanka i Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych będzie można już wkrótce zobaczyć w innych miastach Polski. Kolejny przystanek mamy prawdopodobnie w Gdyni i w Elblągu, potem w Warszawie w kilku miejscach.
No i potem dalsze gdzieś południe Polski. Podczas każdego wernisażu będzie możliwość zakupienia książki Boję się śmierci pod gruzami. Zebrane środki pozwolą na jej przetłumaczenie i sprzedaż w innych krajach. Zmarła Filomena Leszczyńska, świadek historii, która walczyła o prawdę. Miała 81 lat. Filomena Leszczyńska była krewną Edwarda Malinowskiego, sołtysa wsi Malinowo w czasie wojny. Jej stryja pomówiono o ograbienie Żydówki i współpracę z Niemcami podczas II wojny światowej. W książce Dalej jest noc, autorstwa historyków Barbary Engelking i Jana Grabowskiego. Zarzuty te są jednak fałszywe, czego Leszczyńska starała się dowieść w sądzie. Najpierw sąd zdecydował o konieczności wystosowania przeprosin przez autorów książki, jednak decyzję zmienił sąd apelacyjny, powołując się na wolność badań naukowych. Sąd nie weryfikował prawidłowości badań, ich metodologii ani źródeł. To były informacje dnia. Z Panem Bogiem. Przed nami dość pochmurny, deszczowy i zimny tydzień, ale głowa do góry, bo kolejny weekend znów będzie pogodny. Szczęść Boże, Joanna Nosek, czas na aktualne prognozy. Noc w całym kraju będzie zimna i w wielu miejscach pojawi się słaby mróz do minus 3, minus 1 stopnia, na zachodzie kilka stopni więcej, ale tam także nie wykluczamy przymrozków. Jutro z samego rana w całym kraju będzie zimno. Z biegiem dnia na północy i zachodzie, a później także w centrum, zacznie przybywać chmur i tam miejscami może pojawić się słaby deszcz. Temperatura po południu wzrośnie na Pomorzu Zachodnim, Śląsku i w Małopolsce do 14 stopni, na pozostałym obszarze od 10 do 12 kresek. Wiatr powieje z południa i przeważnie będzie słaby, okresami umiarkowany. Coraz niższe ciśnienie nadal będzie spadać i w Warszawie wyniesie 1011 hektopaskali. We wtorek już w całym kraju czeka nas pogorszenie pogody. Czasami popada deszcz, lokalnie możliwy jest drobny grad, a wysoko w górach popruszy śnieg. Napływać będzie bardzo chłodna masa powietrza i w ciągu dnia zobaczymy na termometrach od 11 do 13 stopni. Miejscami temperatura obniży się jeszcze bardziej do 7-8 stopni. Przygotujmy się na podobne warunki w najbliższych dniach. I to wszystko na teraz. Dziękuję Państwu za uwagę i życzę dobrego wieczoru.